Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na spotkaniu z rodzicami pana Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta Polski. Jako genealogia Polaków postanowiliśmy przybliżyć Państwu ciekawe historie rodzinne państwa Dudów. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakimi ludźmi byli przodkowie pana Andrzeja Dudy, skąd przybyli i dlaczego osiedlili się w okolicach Starego Sącza dziadkowie i pradziadkowie pana Andrzeja, w jakich okolicznościach i kiedy poznali się rodzice pana Andrzeja. Wiemy, że prapradziadek Andrzeja Dudy, Jan, miał 9 dzieci. Niestety 5 najmłodszych zmarło w czasie zarazy w 1905 roku. Dopiero po śmierci tych dzieci urodził się pański ojciec. Cała rodzina musiała to bardzo przeżyć. Proszę nam o tym opowiedzieć. To była wielka tragedia. Jedno po drugim dziecko umierało. Jak wszystkie dzieci umarły, to się dopiero wtedy urodził mój ojciec w 1907 roku. Dlatego dano mu na imię Alojzy, bo ksiądz poradził, żeby ten że tak powiem, do innego patrona się zwrócić. No i po czym urodziła się siostra Anastazja i potem jeszcze był brat Franciszek i była siostra Anna i Józef. I ojciec jak miał lat, no nie wiem, skończył 4 klasy. Czyli mógł mieć ile? 12, 13. Poszedł do terminu, bo miał takie marzenie, żeby zdobyć zawód, wykształcić się na tego rzemieślnika, założyć sobie warsztat własny potem. No takie miał marzenie. I myślał właśnie o tym, żeby kuśnierzem zostać? No kuśnierzem tam... akurat. Jego brat był szewcem, też rzemieślnikiem. Szewcem, czyli oni tak mieli ambicje rzemieślnicze. To mówiąc, ojciec opowiada, że był taki kult rzemiosła, nie? I wielki szacunek miało się do rzemieślników. Ten szacunek między innymi wyrastał z kontaktów z księżmi. Ojciec opowiada, że ksiądz ich prowadził do tego świętego Alojzego, który był patronem młodzieży, do świętego Stanisława. I tam ta młodzież, no tak wzajemnie się mobilizowała, to było takie środowisko, gdzie było bardzo dużo mądrych ludzi. Ci jego koledzy mieli wyrobione poglądy na wszystkie sprawy, czytali dużo, bo oni wszyscy no, mieli takie ambicje, czytali, dyskutowali, niektórzy z nich wyjeżdżali do Ameryki, no to było takie towarzystwo, no takich eleganckich, młodych ludzi. No, także ojciec mój dopracał się w tym środowisku młodzieży rzemieślniczej, idąc przez te kolejne terminy, marząc o tym, że sobie założy warsztat i gromadził pieniążki. No i wtedy wybuchła wojna i wszystko przepadło. Ożenił się w 1943 roku. W czasie wojny no, mamę moją poznał na pogrzebie siostry, bo siostra mamy zmarła na gruźlicę. No i po wojnie założono w Starym Sączu zakład, taką spółdzielnię pracy, Poprad się nazywała, która składała się z kuśnierni i garwarni. No i ojciec pracował w tym zakładzie kuśniernia jako robotnik fizyczny, no mam wykwalifikowany, no bo miał czeladnicze papiery kuśnierza. To w zasadzie cały czas tam pracował, aż do emerytury. U nas imieniny były, to przychodzili wszyscy, włącznie z prezesem. Dyskutowało się na tematy polityczne bardzo ostro, bardzo. I właśnie to... Te poglądy polityczne bynajmniej nie były prawomyślne. Moja prababcia, jej rodzice to ojciec Rams oczywiście, on pochodził albo z Owieczki, albo Czarnego Potoka, nie wiem dokładnie, Adam Rams. Pojechał do Ameryki, przywiózł kupę kasy i babcia liczyła na to, że się postawią, no a ten wszystko trzymał w kasie, wojna przyszła i wszystko przepadło. Babcia Katarzyna z domu Majka. I tych Majków tam koło Starego Sącza jest cała masa. Także to jest nasza rodzina. Tam nad Popradem mieszkając to jest nasza rodzina. Można powiedzieć, 1/3 Starego Sącza to jest nasza krew. Także babcia się wywodzi tak z okolic Łącka, z Czarnego Potoka. Nawiasem mówiąc, moja babcia, czyli żona Jana Dudy, też się wywodzi z tamtych okolic. Też z okolic Łącka się wywodzi. No, dziadek mieszkał w górach, a żonę się znalazł no, 6 kilometrów dalej. Nie Rozalia, moja babcia. Tam na tym nagrobku jest to napisane. Ona się wywodziła z Czarnego Potoka na pewno, moja babcia, natomiast mojej mamy rodzina wywodziła się z Łukowicy, a dziadek chyba z Owieczki. To jest taka miejscowość, jak się jedzie od Podegrodzia do Limanowej. Także oni byli wrośnięci tam od pradziada, natomiast ojca rodzina no skądś przywędrowała. Gdzieś w okolicach 40 się urodził. Był pewnie do 30 roku życia żołnierzem. W okolicach 1900 roku mój dziadek mógł mieć około 25 lat. Nasza rodzina miała taki pseudonim Bławaty. To z tego byli znani. To Duda Bławat. To jest ten tam z góry, nie? Bławot się to mówiło nawet. Od kwiatka. Dziadek mojego taty miał taką fantazję, że chodził w kapeluszu i se Bławatka wtykał. Bławaty są rozpoznawalni tam.
No w czasie wojny jego brat był w konspiracji, był w AK. Ojciec mój wojskowym nie był. Natomiast to co się dało, to pomagał. Nie? Opowiadał, że roznosili ulotki, przechodzili gdzieś jakimi tam ścieżkami, pokazywał mi te ścieżki tam nad Dunajcem, którymi tam się przemykali, bo patrole stały przy drodze w Wiazowsku. Nie? I co ciekawe, ojciec mówi, że całe te góry były penetrowane przez rosyjską partyzantkę. Pruska partyzantka penetrowała całe Karpaty. Franciszek Duda był AK. On mieszkał w Łącku, był szewcem, tam prowadził zakład swój i w czasie łapanki, znaczy zrobili obławę na ten ich oddział partyzancki, został złapany i przewieziony do Tarnowa i w Tarnowie został zakatowany w czasie śledztwa. Więc no, był po prostu partyzantem działającym, przysięgę złożył. O właśnie, to jest ta różnica. Ojciec mówi, że on był tym, który przysięgę złożył. Czy tata mój złożył przysięgę, ja nie pamiętam, ale chyba składał przysięgę jako taki pomocnik. Ojciec tylko mówił zawsze, że został zakatowany dlatego, bo nikogo nie sypnął. To był taki facet elegancki, elokwentny, odczytany. Oni wszyscy byli odczytani. Jego symboliczny grób jest w Starym Sączu na tablicy. Jego nazwisko jest wymienione w tym na Suchej Górze. Tam jest taki pomnik starosądeczan poległych w walkach. To była wielka tragedia, dlatego bo zostawił trójkę dzieci. Była Jasiek, Zosia i Tadeusz. Także oni ponieśli bardzo dużą ofiarę. My dumę czerpaliśmy zawsze z tego powodu. No. Natomiast po wojnie ojciec pracował w tym zakładzie i dalej miał ambicje, żeby założyć ten warsztat. Tam niestety nie udało mu się zrealizować. Także potem skończył szkołę podstawową, bo to był warunek, żeby iść na egzaminy mistrzowskie. No i coś wypadło, mama zachorowała i już nie miał czasu. Mogę wam powiedzieć, że ja tak szczerze powiem, ja uważam, że mój ojciec to był najmądrzejszy człowiek, jakiego spotkałem w życiu. Nie ma w moim gronie profesora, który by miał taką mądrość, wiecie, mądrość, bo to nie tylko wiedza. To jest niesłychane, wiecie, jak człowiek potrafi tak emanować taką mądrością życiową, że zawsze się wie, co należy poradzić, co należy powiedzieć, jak postąpić. Cieszył się w rodzinie takim właśnie dużym autorytetem. Cieszył się takim dużym mirem, zresztą w Starym Sączu był też takim człowiekiem szanowanym. No Lojzek Duda, to jest taki facet. No, tam się uaktywniał w różnych akcjach. To był po prostu facet naprawdę niewykształcony, ale naprawdę bardzo mądry. I taki uczący szacunku do ludzi. Po pierwsze, ojciec cały dzień pracował. Wracał z pracy, zjadł obiad i zabierał się do roboty. Oczywiście dorabiał. Bo żeby mieć skóry, to musieliśmy kupować barany, on się to wyprawiał, no i z tego tam szył jakieś rękawiczki. Mama też się angażowała w to szycie i cały czas były spory, fundamentalne spory o to, czy to, co nie widać, też ma być zrobione. Mama była pragmatyczna, mama to była taka mądra, prosta osoba. Spory szły o to, czy to, czego nie widać, też ma być zrobione dobrze. I ojciec mi wymlekał, no tu nie skończyłaś, no a po co to skończyć, jak tu nie będzie zaglądał. I ja wam powiem, to jest coś takiego, co w człowieku zostaje. Ja, można powiedzieć, że zrobiłem jakąś tam karierę naukową, być może dużo większą bym zrobił, gdybym nie to, że ja muszę mieć skończone wszystko do końca. Widać czy nie widać, musi być zrobione. To jest taka filozofia. Mama była klasycystyczna, a ojciec był gotykiem. Tak jest. To był gotyk, naprawdę. To taka po prostu heroiczna, wręcz heroiczne podejście do pracy. Osoba, która pracuje, była w naszej rodzinie święta. Rozrywka na własne konto. Jak myśmy poszli grać w piłkę i wróciliśmy zmęczeni, to mama mówiła, a co mnie to obchodzi? Proszę miotłę i zamiatać. Natomiast jak się ktoś uczył, nietykalny. Bo on pracuje. Mama jest z 21. No była taką uroczą kobietą, uroczą, taką po prostu pragmatyczną, no ale uroczą kobietą. Także no, miałem rodziców fantastycznych. Mama zmarła w roku 80, tak jest. No, nie doczekała nawet Solidarności, bo w lipcu zmarła. W niedzielę tata siadał po kościele w kuchni i tata czytał gazety. Bo u nas się prenumerowało gazety zawsze. Mama przyjaciółkę, tata kupował WTK, Wrocławski Tygodnik Katolicki, tak? A dla nas dookoła świata. Mamy. Klasyczny przykład takiej surowej, wprowadzającej dyscyplinę niewiasty. Pędziła nas do roboty, kazała się udzielać, tamtym moim kuzynom to kazała krowy jeszcze pasać. Pół wakacji czekaliśmy, aż przyjedzie maszyna, żeby zboże wymłocić, tam żniwa. To wszystkiego mało było, ale to dla dzieci to było uciążliwe.
Także babcię pamiętamy jako osobę bardzo surową, a dla Jasi była niezwykle miła. Jakoś tak Jasię polubiła bardzo. Zmarła w 73 też, jak się Andrzejek urodził. Portret jej w domu wisi, no to wygląd miała arystokratyczny. Rams, Adam, mówią, że zachorował na grypę jakąś i umarł w czasie wojny. Moja siostra mamy, najstarsza, Maria, wyszła za mąż za pana, który nazywał się Kumięga. A jego siostra wyszła za mąż za Franka, tego brata mojego ojca. I stąd ojciec mój był na pogrzebie tej Marii. Potem ta siostra jego wyszła za mąż za wdowca. Taty mojego siostra wyszła za mąż za wdowca po Marii. Ta siostra Maria miała chyba 5 dzieci, wszystkie umarły. A proszę powiedzieć, jak państwo żeście się poznali? A myśmy mieli na pierwszym roku tak zwaną praktykę robotniczą. No i ja wybrałem sobie Jaworzno na zasadzie palcem na mapie. Rok wcześniej poszłam do szkoły. Myśmy po prostu sobie mogli wybrać w Katowicach, w Chorzowie, w Bytomiu, nie, kopalnie, bo ja, nasza grupa szła do kopalni, a ci z Krakowa szli do Huty. A ja studiowałam w Łodzi. Myśmy mieli pierwszy semestr, mieliśmy w Krakowie, tutaj mieszkaliśmy w akademiku, do którego chodziła na kaplance, nie wiem czy panowie kojarzycie. Tam był taki klub, nazywał się Kaktus. Pawełczak był taki pan, starszy od nas może o 4 lata. On prowadził ten klub, no fantastycznie go prowadził. I tam co tydzień były, no tak się to nazywało wtedy, wieczorki taneczne. Dziewczyny miały wstęp wolny. Przychodziły dziewczyny z koletek i tam była szkoła pielęgniarek i pedagogiczna szkoła. No i koleżanka Jasi była w tej szkole pedagogicznej i ona przychodziła na te zabawy. Poznałam mojego kolegę, i jak Basia, oni przyjechali do Jaworzna. Jak oni przyjechali do Jaworzna, no to ona mówi, no wiecie co, mam tu kolegę, to może zaprosimy się. Będzie może tak wesele. No i tak się zaczęło. No. Który to był? Rok 68. Myśmy przeżyli wydarzenia marcowe na praktyce. Myśmy oczywiście pojechali do Krakowa od razu. Myśmy pracowali w tej kopalni codziennie. Trzeba było przyjść, nie było wyjścia. No i czytamy gazetę, a tu taki komunikat w gazecie. Dzisiaj w Krakowie na uczelniach zajęcia odbywały się normalnie. Co jest grane? No to zaraz po szychcie w pociąg i do Krakowa jedziemy, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. No i weszliśmy w ten wir, ten strajkowy. Tak. A to jest fizykochemia sorbentów? Fizykochemia to jest nauka o zjawiskach powierzchniowych. W zastosowaniu takim bezpośrednim to są kleje, lakiery i tak dalej, i tak dalej. A pośrednim to jest cała kataliza. A ja jestem automatykiem, modelarzem matematycznym i cyfrowym. W tej chwili ja tak zajmuję się energetyką, między innymi wykorzystaniem biomasy. Zajmuję się modelowaniem procesów wytopu szkła. Organizujemy taki duży zespół badawczy do modelowania przepływu krwi w naczyniach wieńcowych dla diagnostyki przedzawałowej. Piszę automatyk i informatyk. Takie mam formalne, można powiedzieć, specjalności. Proszę państwa, na pewno jeszcze się pojawia mnóstwo pytań o różnej tematyce. No i niemniej jednak myślę, że na dzisiaj byśmy skończyli nasze spotkanie z państwem. Chcielibyśmy bardzo podziękować za udostępnienie bardzo interesujących i ciekawych materiałów genealogicznych, przedstawienie ciekawych historii oraz zdjęć rodzinnych. Mam nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Na razie bardzo serdecznie dziękujemy. Spotkanie prowadził Piotr Strzetelski i Marcin Niewalda z Genealogii Polaków.